targiul, da, da, eu cred că au adus prin zgurzește mațele scurvă, dar s-a dăgut sau și eu ne-am dat obișat. O și colega, teraz podniște în toas, za tych ludzi, którzy teraz nas słuchają, za tych, którzy nie zdążyli nas posłuchać, za tych, którzy są razem z nami i za tych, którzy po prostu będą z nami przez całe życie. To jest na zdrowie, to jest za to, żeby oni zawsze byli szczęśliwi, zdrowi i zawsze była miłość w ich sercu. Gaumar Dios. Piękne opowieści o gestach gruzińskich, ale przede wszystkim o gruzińskiej gościnności. Coś, z czego Gruzja jest chyba najbardziej znana. A pani ma takie doświadczenie, jeśli chodzi o gruzińskie biesiadowanie? Tak, miałam okazję biesiadować nie raz, nie dwa podczas mojego pobytu w Gruzji. Faktycznie jest to cała właśnie biesiada, to jest po gruzińsku supra. Tutaj nie jemy kolacji kieliszeczek wina, lulu i spać, tylko faktycznie trwa to godzinami i jest to takie, można powiedzieć, może nie głębokie, ale na pewno takie bardzo nastawione też na wszystkie osoby, które są przy stole, żeby jednak nawiązać tą relację, żeby ze sobą rozmawiać. I to jest naprawdę bardzo fajne. To ja jeszcze powiem, że naszym dzisiejszym gościem jest pani Ewa Mielczarek, autorka bloga ewitravel.pl, podróżniczka, pasjonatka Gruzji, mogę tak powiedzieć. O tak, zdecydowanie. I dzisiaj będzie nas po tej Gruzji oprowadzać. To może na początek właśnie było o gościnności, ale czy rzeczywiście dla tej gościnności tylko i wyłącznie należy jechać do Gruzji? Bo Gruzja to przede wszystkim właśnie ta gościnność, ludzie i piękne widoki. Nie jedna osoba, która wraca z Gruzji, mówi, że się zakochała w tym kraju. Więc czy to są te dwa czynniki, czy coś jeszcze? To znaczy na pewno widoki, na pewno przepiękna architektura, na pewno ludzie. Tutaj jeśli chodzi o tą gościnność, też warto o tym wspomnieć, bo Gruzja rozwija się w bardzo szybkim tempie, również turystycznie. Bardzo często właśnie powtarzamy to, że Gruzja jest, Gruzini są tacy bardzo gościnni i później następują pewne dysonanse na miejscu, że osoby udające się do Gruzji też oczekują troszeczkę tego, żeby ich zapraszać do domu, no bo przecież w Gruzji jest tak, nami są tacy gościnni. Oczywiście są gościnni, ale też są pewne granice. Gdzieś spotkałam się z tym wielokrotnie, że osoby wyjeżdżające do Gruzji tak troszkę oczekiwały tego, że będą goszczone zawsze i wszędzie. No to też tak nie do końca działa. To są ludzie tacy sami jak my, mają swoje problemy, swoje rodziny, swoje prace. Także to też, żeby mieć na względzie, że to nie jest tak, że przyjeżdżamy do Gruzji i po prostu cała Gruzja czeka, żeby nas przyjąć. Aczkolwiek oczywiście, jeśli zatrzymamy się w jakimś pensjonacie lub też w apartamentach, gdzie jest to zawsze prowadzone rodzinnie, no to tutaj na gruzińską atmosferę, porządną suprę możemy zawsze liczyć. Dziś 1 października i to jest taki dzień, w którym szczególnie mówimy o studentach i właśnie studenci często wspominają, młodzi ludzie, swoje wielkie wyprawy do Gruzji za niesamowicie małe pieniądze właśnie ze względu na gościnność gruzińską. Warto o tym pamiętać, bo to jest moda od pewnego czasu, żeby podróżować za jak najmniejsze pieniądze, a najlepiej za darmo. I nie ma podróżowania za darmo. Jeśli my za coś nie płacimy, to płaci ktoś inny. W Gruzji ludzie zarabiają dosyć mało i nawet w porównaniu z Polską to jest naprawdę ogromna przepaść i nawet jeśli ktoś nas podwozi czy przyjmuje nas w domu w jakichś okolicznościach, musimy pamiętać o tym, że on wydaje na to swoje pieniądze. Oczywiście jeśli nie płacimy mu za nocleg czy tam za jakiś posiłek. W związku z czym nie ma czegoś takiego jak podróżowanie za darmo lub też naprawdę po najmniejszej, za najmniejsze pieniądze. I warto o tym pamiętać, że to ludzie tacy sami jak my, tylko mają naprawdę dużo mniej pieniędzy, więc jeśli udajemy się do Gruzji, to no, też nie liczmy na to, że będziemy mieli wszystko za darmo, bo i tak Gruzja jest bardzo tania, w związku z czym można tam przez tydzień
wyłącznie przelotem, tak było przynajmniej w moim wypadku, zmieścić się w około 1000 zł. Uważam, że tygodniowy 8 dni pobytu przelotem ze spaniem w hostelach, w apartamentach, z jedzeniem ze wszystkim, naprawdę to nie jest duża kwota. No tak, właśnie już prosiliśmy najbardziej energetyzujący wszystkich wątek, czyli wątek pieniędzy, tak często przy podróżach, szczególnie dalekich, bo Gruzja nie jest tak blisko, że może blisko mentalnie, tak jak już było powiedziane, to oni nas bardzo lubią, ale to nie jest blisko i trochę się tam leci, ale z drugiej strony jest bardzo tanie. Tak, zdecydowanie. Jest to jakby położenie w Azji, natomiast mentalnie to jest jednak bliżej nas i to jest bardzo fajne, natomiast no leci się tam kawałek drogi trzeba przelecieć, natomiast faktycznie na miejscu jest dosyć tanio. Przykładowo nocleg w hostelu to jest koszt rzędu 20 lari, 1 lari to jest około złoty 70. Także 20 lari więcej za nocleg, 20-30, jeśli tak się trafi, nam gdzieś zaproponuje nam ktoś taką ofertę, to jest dobra oferta i raczej za mniej już chyba nie wypada. Czyli nie wykorzystujemy tej gości. Właśnie warto o tym pamiętać, żeby tego nie nadużywać i też nie jechać z takim nastawieniem, że tutaj tu będzie za darmo, a tu może za pół ceny, prawda? No, to są zupełnie... tam i tak jest tanie. W związku z czym warto o tym pamiętać. Myślę, że dla Polaków też w szczególności jest tanie. Także warto o tym pamiętać. A czy miała Pani doświadczenie właśnie też noclegów takich na przykład jak couchsurfing? Często tutaj mówimy i podróżnicy relacjonują, że to jest najlepszy sposób na podróżowanie, bo wtedy poznaje się ludzi, kulturę. A w Gruzji? Akurat w Gruzji nie korzystałam z couchsurfingu, a to dlatego, że po prostu podróżowaliśmy to większą grupą, w związku z czym ciężko się zwalić komuś w 5 czy 6 osób do domu. Natomiast oczywiście na pewno jest to możliwe. Ja korzystałam z hosteli, korzystałam z takich, u nas byśmy to powiedzieli, że to może nawet nie pensjona, tylko takie kwatery prywatne i z takich właśnie pensjonatów. Także ceny są naprawdę bardzo przystępne, a pomimo tego, że jesteśmy gośćmi i jakby płacimy za nocleg, jesteśmy traktowani jak członkowie rodziny, co jest przemiłe. Zawsze pani domu jakby zależy jej na tym, żebyśmy czuli się w jej domu bardzo dobrze. Pomimo tego, że jesteśmy normalnie gośćmi, płacimy, ale jakby bardzo jej zależy na tym, żebyśmy się poczuli jak u siebie. I zawsze było tak, że stawała się ta gospodyni taką trochę drugą mamą. Albo babcią, w zależności od wieku. No i pewnie słuchacze tutaj zachęceni toastami gruzińskimi zastanawiają się, jak się dostać na taką ucztę gruzińską. Czy można to zorganizować jakoś, nie wpychając się komuś do domu na siłę? Oczywiście, to znaczy, jeśli będziemy spali właśnie w jakiejś kwaterze prywatnej lub w jakimś pensjonacie, który oferuje również wyżywienie, a zwykle tak jest, że można sobie od razu taką zorganizować też właśnie kolację, no to tutaj mamy suprę gwarantowaną co wieczór i to trzeba tylko dobrze nastawić swój organizm i swoją wątrobę i można w takiej suprze uczestniczyć codziennie. Można oczywiście też przypadkowo gdzieś się załapać. Natomiast jeśli właśnie zatrzymamy się, tak jak na przykład w moim przypadku było w Signagi. W Signagi leży w regionie Kachetii, słynnej z wina przede wszystkim. No to tam mieliśmy suprę przez 4 wieczory z rzędu. Także nie trzeba się specjalnie gdzieś wpychać komuś do domu. Nie bez przyczyny. Często na blogach czytałam, że podróżowanie po Gruzji to jest jedzenie z przerwą, tak, do zwiedzania. Zgadza się. Zdecydowanie chyba nigdy w życiu tak szybko nie przytyłam jak właśnie w Gruzji, ponieważ jedzenie jest tanie i bardzo sycące, dosyć takie energetyczne. W związku z czym po pobycie właśnie w Gruzji, no niestety kilka kilo przytuliłam dodatkowych, no, ale było absolutnie tego warte. Zresztą do dzisiaj raz na jakiś czas wychodzę po prostu do restauracji gruzińskich po to, żeby wrócić choćby smakowo do tych cudownych potraw, które można tam spróbować. Kuchnia jest prosta, zawsze robiona z sercem, a co najważniejsze też jeszcze bez tych wszystkich konserwantów, które już tutaj w Europie nas zalewają. To jest takie prawdziwe jedzenie. Wciąż przy drodze wiszą haki z mięsem na przykład, które dzisiaj, prawda, jest do kupienia. Także ta naturalność te produkty, które są takie właśnie zdrowe, proste, to jest niesamowite. A co w takim razie trzeba zjeść, jeśli chodzi o potrawy gruzińskie? A ile mamy czasu? To znaczy, tak, zdecydowanie jest tego sporo, natomiast ja wymienię, oczywiście to będą klasyki dla kogoś, kto się już Gruzją interesował, natomiast no to po
prostu jest najlepsze. To na pewno są szpinkali, które można zjeść w każdym domu, a w większych miastach jak Tbilisi można je zjeść o każdej porze dnia praktycznie i nocy. Czyli takie pierożki z mięsem w środku. One są wizualnie bardzo też atrakcyjne, a przede wszystkim bardzo smaczne, bo fantastycznie doprawione. Jest jeszcze bardzo ważna rzecz dotycząca gruzińskiej kuchni, mianowicie to, że praktycznie we wszystkim znajduje się kolendra świeża. Więc jak ktoś nie lubi, to będzie miał troszeczkę kłopocik, bo praktycznie do wszystkiego jest tam dodawane. Ale jeśli nie lubi kolendry, to na przykład mamy placki haczapuri w najróżniejszych odmianach. To jest ciasto drożdżowe w wersji podstawowej, na przykład w wersji meruli, wypełnione gruzińskim serem, takim słonym, się nazywa sulguni, bardzo dobra rzecz. W wersji mięsnej, bo jest to też opcja kubdari, czyli w wersji mięsnej wypełniona jagnięciną, chyba, ile dobrze pamiętam. Nie, przepraszam, baraniną. Oczywiście mamy też wersję adżarską, adżaruli, czyli to takie słynne z jajkiem w środku. Również to na pewno też, jak ktoś zobaczy zdjęcie, to szybko sobie skojarzy. Także jeśli nie kolendra, to tutaj jest alternatywa w postaci różnego rodzaju placków. No dobrze, to już wiemy, że jemy, że wznosimy piękne teatry, no już jak się obiemy, to warto jednak wyjść na spacer, pojechać, pozwiedzać, zobaczyć. Od czego zacząć? Gruzja to przede wszystkim góry, 3/4 kraju pokrywają góry. To jest chyba najbardziej fantastyczne, jeśli chodzi o Gruzję, że praktycznie, no pomijając oczywiście niektóre miejsca, ale gdzie byśmy nie wyszli, to zawsze prędzej czy później zobaczymy góry. To jest fantastyczne. Mnie osobiście góry bardzo uspokajają i tutaj warszawska płaszczyzna, że tak powiem, nie działa na mnie tak dobrze jak właśnie góry. Także oczywiście w Gruzji zdecydowanie krajobraz górski, piesze wędrówki, różnego rodzaju tego typu atrakcje, powiedzmy na zewnątrz. To również miasta. Ja osobiście zaczęłam, oczywiście mówiąc praktycznie, jeśli będziemy lecieli do Gruzji, to najpewniej przylecimy do jednego z dwóch miast. Albo do Kutaisi, albo do Tbilisi. Ja przyleciałam do Kutaisi, ale oczywiście od razu pojechałam właśnie do Tbilisi i tam właśnie to takie było pierwsze troszeczkę zdarzenie też z Gruzją. Miasto jest niesamowite w swojej różnorodności, bo z jednej strony mamy bardzo nowoczesne budynki, to nowoczesne konstrukcje, które powstały w ciągu ostatnich lat, a z drugiej strony mamy takie dzielnice, które delikatnie mówiąc się troszeczkę walą i jest, powiedziałabym tak, no można by powiedzieć, że niezbyt jest to zadbane. Także to wszystko ze sobą gdzieś tam współgra, natomiast razem daje taki naprawdę nieco egzotyczny, nieco swojski, nieco znajomy, ciężko to opisać. Taki charakter. Ja osobiście miasto oceniam też trochę po tym, jak się w nim czuję. Jeśli przyjeżdżam do miasta i czuję się w nim praktycznie jak u siebie już po kilku godzinach, to znaczy, że coś w tym fajnego musi być. Także mamy miasta, ale można się też oczywiście wybrać szybciutko za miasto, bo te odległości nie są aż takie duże. Bo to kraj wielkości Litwy lub Łotwy, dokładnie. Bardzo znany i bardzo dużo się o nim mówi, ale właśnie co pozytywne, szczególnie przy takich dalekich podróżach i przy poruszaniu się w różnych egzotycznych krajach, tam nie trwa to zbyt długo. Nie. Jest to zupełnie, że tak powiem, akceptowalne. Poruszamy się po kraju marszałkami, czyli takimi minibusami. One jeżdżą właściwie praktycznie wszędzie tam, gdzie potrzebują lokalni mieszkańcy. Mówię o tym specjalnie po to, że są jeszcze miejsca turystyczne, które są na uboczu, a do których lokalni mieszkańcy nie mają interesu jeździć, no bo oni wiedzą, że to tam powiedzmy stoi. Mam tu akurat konkretnie na myśli klasztor Dawida Gależy, który jest zupełnie jakby poza główną drogą i o ile nie znajdziemy kogoś, kto będzie miał tam interes jechać, no to nie załapiemy się tam marszówką akurat. Natomiast generalnie marszówki jeżdżą często, są względnie tanie. Przykładowo przejazd z Signali do Tbilisi to było chyba 6 czy 7 lari, także jedna lari to jest 1,70 zł, tak? Czyli no tam no naprawdę nie są to duże kwoty, no ma też to swój urok. Najważniejsze, że są. Można się poczuć jak mieszkanie. A oczywiście, że tak. Spotkać z folklorem. Tak, zdecydowanie. Także jest to na pewno bardzo wygodna forma podróżowania i
marszutki jeżdżą bardzo często, zatrzymują się, można je łapać, oczywiście można też jeździć na stopa. Nawet marszutki, tak jak w innych państwach w Azji Centralnej, też odjeżdżają, jak są pełne. Tak. Ten sam system. Tu nie ma rozkładu. Oczywiście no, można gdzieś tam się dowiedzieć wśród lokalnych, czy na przykład w niedzielę do Kazbegi to jedzie jedna, a może dwie. Ale to tak naprawdę wszystko to zależy od zapotrzebowania i właśnie jak się zapełnia, to wtedy jedzie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Ostrzegam! Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Autopromocja. Jest 4:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Tragedia na drodze krajowej nr 50 w okolicach Mszczonowa na Mazowszu. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęło troje dzieci. 7 osób jest rannych, 3 ciężko. Pojazdy zderzyły się czołowo w trakcie wyprzedzania, informuje Aleksandra Calik z mazowieckiej policji. Pojazdach podróżowało 5 osób, kierujących pojazdem Volvo jadąc w kierunku Saratoga. Podczas wyprzedzania ciągu pojazdu zderzył się czołowo przeciwko Fordom. W wyniku tego zdarzenia niestety na miejscu zginęło troje dzieci w wieku 6, 9 oraz 11 lat. Wszyscy byli pasażerami pojazdu Volvo. Na miejscu pracują policjanci, którzy zorganizowali objazd, gdyż droga jest zablokowana. Objazd prowadzony przez Mszczonów. Co najmniej 77 osób zostało rannych w wyniku eksplozji butli z gazem, do której doszło w jednej z kawiarni w pobliżu Malagi na południu Hiszpanii. 5 osób jest w ciężkim stanie. Do wybuchu doszło w miejscowości Velez Malaga około 19:00 podczas odbywającego się tam festiwalu. Jak podają lokalne media, jedna z osób zatrudnionych w kawiarni tuż przed wybuchem podniosła alarm i starała się ostrzec klientów restauracji. Przyczyny eksplozji butli z gazem na razie nie są znane. Od dziś Nowy Sącz będzie stolicą Polskiego Teatru. Rozpoczyna się tam jubileuszowy 20. jesienny festiwal teatralny. Na scenie wystąpią wybitni polscy aktorzy jak Andrzej Seweryn, Emilian Kamiński, Katarzyna Figura, Adam Ferency czy Piotr Głowacki. O szczegółach Monika Chrobak. Przez niemal 3 tygodnie będzie można zobaczyć spektakle największych teatrów z kraju, jak m.in. Teatru Narodowego, Teatru Stół, Teatru Kwadrat czy Teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza Zakopanem. Pojawią się prawie wszystkie gatunki i formy teatralne, zapowiada Janusz Michalik, kierownik artystyczny Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Pojawią się przedstawienia od klasyki po współczesność, od komedii i farsy po dramat, po tragedię. Na festiwalu będzie można zobaczyć m.in. spektakl Machia w reżyserii Juliusza Machulskiego czy spektakl Człopówki Zakopane w reżyserii Andrzeja Dziuka. Rzecz niezwykła, utrzymana w formacie coś takiego troszkę alternatywnego, groteskowego, troszkę przedstawienia, trochę kabaretu, ale oczywiście jest to teatr z krwi, kości, w dużej obsadzie z całym zespołem muzycznym. Podczas festiwalu oprócz spektakli odbędą się także koncerty oraz spotkania z aktorami i reżyserami. Z Nowego Sącza Monika Chrobak, Polskie Radio. Jesienny festiwal teatralny rozpocznie się widowiskiem w plenerze pod tytułem Kublarze w wykonaniu aktorów teatru Gry i Ludzie w Katowicach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 27 minut do godziny 5 i tyle zostało, a my wracamy do rozmowy o Gruzji i do programu Podróże 24. Świat po ludzku. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Mówiliśmy o Tbilisi, ale można chyba urządzić sobie taką wycieczkę pod szlakiem miast. Można na przykład pojechać do słynnego przez Filipinki Batumi. Można, oczywiście. Tutaj różnorodność się właśnie w kontekście miast, bo i Tbilisi jest bardzo specyficzna i Batumi również jest takim, można powiedzieć, nieco futurystycznym takim oczkiem w Gruzji. Oczywiście chyba więcej w tym Batumi jest naszych skojarzeń z słynną piosenką, niż faktycznie
jakiejś takiej potężnej egzotyki. Natomiast na pewno jeśli podczas pobytu w Gruzji będziemy mieli ochotę spędzić też czas nad morzem, to na pewno do Batumi warto się wybrać. Ja jednak preferowałam zupełnie drugą stronę, bardziej w góry, bardziej w stronę też rosyjskiej granicy, ponieważ z Tbilisi wyruszyłam od razu, zaraz oczywiście po zwiedzeniu miasta, wyruszyłam gruzińską drogą wojenną do Kazbegi, gdzie bardzo małej miejscowości, niezwykle uroczej, z której właściwie można podziwiać Kazbek, jeden z największych szczytów w Gruzji, bo to jeszcze drugi jest, który to tylko przerasta. Ale ta droga w stronę Rosji to już jest taka droga bardziej dla podróżnika niż turysty. Gruzińska droga wojenna jakby wzięła swoją nazwę z tego, że w czasie działań wojennych prowadzonych na tym terenie transportowane tą drogą były do Rosji broń, amunicję i tak dalej. No i tak się złożyło. Ona dzisiaj brzmi dosyć groźnie i dlatego ja też często lubię o niej mówić w takim sensie, żeby się ludzie nie bali, bo to, że coś się nazywa właśnie droga wojenna, bo tutaj oczywiście to jest kwestia przeszłości, natomiast gruzińska droga wojenna po drodze kryje naprawdę jedną z największych atrakcji Gruzji, które trzeba zobaczyć. Właśnie wspomniana wcześniej Mitskheta, czyli właśnie na północ od Tbilisi jest to miejscowość, która jest bardzo ważna z wielu powodów, przede wszystkim dlatego, że tutejszy klasztor Gwarii to jest taka, on powstał w miejscu, gdzie święta Nina zatrzymała się, postanowiła trochę odpocząć i postawiła krzyż. I to był jakby początek w ogóle chrześcijaństwa w Gruzji. W tym miejscu powstał pierwszy kościół. No i co jest jeszcze bardzo ważne, wszystkie one w Gruzji wyglądają tak samo, bo one są wybudowane właśnie na jego wzór. Niezależnie od epoki, w jakiej budowla powstawała, wszystkie wyglądają w ten sam sposób. Ma to swoje plusy, bo wystarczy zobaczyć kilka, żeby wiedzieć już, jak wyglądają wszystkie. Nie się ładzę, ale to wszystko. Dokładnie. No ma to właśnie swoje minusy, że wstajemy przed 50. No tak, no to samo. Także to jest bardzo, bardzo też ważne miejsce i już w samej Mitskhecie jest też kolejny klasztor, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, także to też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. No i w tym miejscu również spotykają się dwie rzeki. Jest takie bardzo malownicza panorama właśnie na dwóch rzek pomiędzy wzgórza, no bajeczka, po prostu bajeczka. To jest jakby taki pierwszy etap gruzińskiej drogi wojennej, a kolejny to jest zbiornik Zimbali. Nie jest on może jakiś bardzo historyczny, ani mocno przyrodniczy. Oczywiście wizualnie jest niesamowity, ponieważ ma taki specyficzny kolor wody, coś między błękitem a zielenią. On tutaj akurat służy pobliskiej elektrowni od bodajże 1985 roku, natomiast elektrowni nie widać, to jezioro wraz z otaczającymi górami prezentuje się naprawdę przepięknie, także warto się tam zatrzymać. No i 15-16 km dalej jest twierdza Analuri. To kolejne absolutnie malownicze miejsce i w moim osobistym rankingu zaraz po Kazbeku druga najpiękniejsza panorama w Gruzji, jaką mam okazję podziwiać. No i później już dalej zaczyna się ta droga troszkę właśnie widzieć w górę. Zaczynają się góry, mijamy Przełęcz Krzyżową. Zaczynają się też oczywiście tiry, bo jest to jedyna droga do Rosji. W związku z tym o tym też trzeba pamiętać, że jeśli na przykład wypożyczymy samochód, to trzeba się mieć troszkę na baczności, ponieważ tiry jeżdżą tak jak zwykle, a my nie znamy ich sposobu jeżdżenia. Także droga zaczyna się robić coraz węższa i coraz bardziej stroma. Aż do Budaui, który jest takim ośrodkiem narciarskim. Dokładnie, także tam też od listopada do końca kwietnia można poszusować również na nartach, bardzo dobre warunki, 60 km teraz, tak naprawdę nie trzeba jechać w Alpy, mogę jechać do Gruzji, będzie nawet taniej. O, to na pewno. No i później dojeżdżamy właśnie do tej miejscowości Kazbegi, zwanej inaczej Stefan Spinda, i tam podziwiamy Kazbek. Ewentualnie na niego wchodzimy, jeśli mamy tyle zapału. Jest to również możliwe. No tak, zmieniła tu pani wiele miejsc do zwiedzenia, wiele zabytków. Trzeba powiedzieć, że Gruzja trochę zabytkami stoi, to zabytkami jeszcze z czasów
Rzymian. Dokładnie. No ale dojechaliśmy do góry, więc trudno nie rozmawiać o górach w Gruzji, skoro, tak jak już wspomnieliśmy, 3/4 kraju pokrywają właśnie tereny górzyste, góry, góry Kaukazu. Jak podróżuje się po tych górach? Czy to jest takie turystyczne podróżowanie szlakami wyznaczonymi, czy trzeba mieć trochę więcej zapału i doświadczenia w sobie? Nie wędruję po górach jakoś na co dzień. Tutaj akurat w okolicach Kazbegi i Kazbeku poruszaliśmy się w większości samochodem terenowym i to też podkreślam, że nie pierwszy lepszy samochód w te rejony, tylko napęd na 4 koła, a najlepiej osławiona w Gruzji Delica, czyli auto, które robi przedziwne rzeczy z podwoziem, z nadwoziem, dopasowuje się po prostu do warunków, po których jeździ. Natomiast ja akurat nie wędruję specjalnie po górach, natomiast oczywiście są szlaki, ale to nie są jeszcze te warunki, które znamy tutaj na przykład z europejskich gór. Tam jednak trzeba mieć troszkę więcej zapału. Aczkolwiek na Kazbek bardzo często wchodzą turyści i to jest, szczególnie w sezonie, to są naprawdę liczne grupy turystów, które tam wchodzą. Oczywiście wymaga to odpowiedniego przygotowania. Chyba schronisk nie znajdziemy. To znaczy tak, tam się dochodzi, to można dojść najpierw do stacji meteo i można na niej skończyć. I to jest taka wersja, powiedziałabym, lightowa, chociaż ja osobiście pewnie już w połowie tej drogi bym wpadła. Natomiast no jest to, że tak powiem, ostatni punkt, kiedy można podjąć tą decyzję, idę dalej albo nie idę dalej. Później to już jest po prostu wspinaczka, ale wiem, że jest to bardzo popularna góra wśród fanów wspinania się i wiele grup Polaków tam przyjeżdża właśnie po to. Już wiemy, że można podróżować samochodem. To też pewnie dobra informacja dla rodzin z dziećmi, dlatego że to jest, no, można powiedzieć, tak jak powiedzieliśmy, daleka droga, ale w zasadzie dla każdego. Zgodzi się pani ze mną? No tak, myślę, że dla każdego, aczkolwiek na pewno trzeba wybrać odpowiednie atrakcje. No tutaj powiedzmy, że nie wiem, czy to jeszcze oczywiście zależy od wieku dzieci, z jakimi się podróżuje, natomiast no na pewno rodziny z małymi dziećmi bardziej w stronę morza, ze starszymi bardziej, można powiedzieć, w góry. To wszystko zależy od tego, jakie mamy dzieci chyba przede wszystkim i w jakim wieku i w ogóle jak podróżujemy jako rodzina, prawda? Ale Gruzja oferuje, każdy, myślę, znajdzie w Gruzji coś dla siebie, bo mamy, tak jak w przypadku Batumi, mamy dużo bardzo ekskluzywnych hoteli. No właśnie, all inclusive też można. Co do all inclusive nie mam pewności, nie próbowałam, nie testowałam, ale myślę, żeby się znalazło. Natomiast oczywiście w Tbilisi tak samo mamy hotele 4-5-gwiazdkowe, prawda, więc jeśli szukamy czegoś więcej niż takiego podstawowego noclegu, to oczywiście on się znajdzie. Także mówię, zależy to oczywiście od tego, jak podróżujemy, jaką mamy rodzinę, jakie mamy dzieciaki i jak to nam się wszystko, jakie mamy doświadczenia może w takim rodzinnym podróżowaniu. Natomiast jeśli wybierzemy taką wersję bardziej prostą, czyli właśnie te maszówki, no, czasami trzeba będzie poczekać, czasami nie wszystko będzie od razu, czasami ten nocleg będzie bardzo podstawowy, jak na przykład właśnie w Kazbegi, gdzie po prostu ludzie przyjmują nas w swoich domach i tam wciąż coś, co u nas w Polsce już może na szczęście zostało wyparte, czyli dywan na ścianie, tam wciąż jest to podstawa wystroju. I nie zawsze są to takie warunki, to są warunki, o których pewnie my już się odzwyczailiśmy, ale nie zapominajmy, że u nas było dokładnie tak samo, tylko jakieś 30 lat temu, prawda? Także czyli ja tam też można doświadczyć trochę takiej naszej historii. Trochę tak. Ja mam takie przemyślenie, że generalnie to jest bardzo fajne, że oni tam wciąż wiele rzeczy mają tak prosto i tak no nie ma tam takiego prędu. Tam naprawdę czas płynie wolniej. Jestem w tym święcie przekonana. Polska bardzo się zmieniła, bardzo dynamicznie przez ostatnie 30 lat. Natomiast tam ta zmiana zachodzi bardzo powoli. Z jednej strony mam takie poczucie, że to fajne, że tam wciąż oni się tak nie śpieszą. Oni tak żyją bardziej dla siebie niż dla nie wiem, dla pracy, dla prestiżu i tak dalej, a z drugiej strony no szkoda im odmawiać gdzieś tam jakiegoś postępu, prawda, rozwoju i tylko najważniejsze jest to, żeby to, mam nadzieję, że tak będzie szło, żeby to szło jednak w taki zrównoważony sposób, żeby to nie było tak, że nagle będzie bunt turystyczny i ta cała ich autentyczność po prostu zostanie zjedzona przez przemysł turystyczny, który będzie im przyniósł, prawda, pieniążki, tak. Więc to takie, żeby nie zatracili siebie, to jest takie moje marzenie. I tego będziemy im na pewno życzyć i zachęcać tych, którzy są zabiegani do tego, żeby zobaczyli, że można inaczej.
zdecydowanie tak, tam naprawdę czas płynie wolno. A czy jest coś, co powinniśmy szczególnie wiedzieć o tamtym kraju, o Gruzji, wyjeżdżając do Gruzji? Czy są jakieś takie pułapki, które mogą nas zaskoczyć do takiego turysty, podróżnika, który jedzie po prostu na wakacje? Wspominałam wcześniej, że można jeździć na stopa i oni faktycznie na tego stopa dosyć łatwo zabierają. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Gruzini to tacy tutaj wschodni maczo. To jest jedna kultura z tego rodzaju, w związku z czym no, panie podróżujące samotnie, bądź też panie podróżujące w grupie, ale też dalej kobiety, muszą liczyć się z tym, że tego rodzaju zaczepki będą się pojawiały. Nie zdarzyło mi się ani tutaj akurat wśród znanych mi osób, żeby to było w jakikolwiek sposób niebezpieczne. Natomiast no, my już nie jesteśmy przyzwyczajone tutaj w Polsce do takich czasami odzywek, tu złapania za kolano. No tam to wciąż jeszcze jest i pewnie jeszcze długo będzie, ponieważ tutaj pod tym kątem Gruzja jest dosyć taka, no, taki tradycyjny podział ról, tak? Mężczyzna, kobieta w domu, mężczyzna macho. Także to na pewno tam się prędko nie zmieni i my już nie jesteśmy do tego przyzwyczajone, bo w Europie takie rzeczy już raczej nie mają miejsca, natomiast no, trzeba się z tym liczyć, dlatego warto założyć obrączkę, nawet jeśli nie mamy męża. To zawsze coś. Ja zawsze o tym mówię i mam ją zawsze na podorędziu, tak jak trzeba sobie. Ale na pewno też nie należy reagować na pewne zaczepki jakimś takim strachem czy agresją. Oni tacy są, to jest więcej gadania niż towarte, bo tacy są faceci. Jeśli chodzi właśnie o społeczeństwo, wciąż trzeba pamiętać o tym, że Gruzja jest krajem dosyć konserwatywnym. Tutaj jest dosyć jasno określona rola kobiety, jest też jasno określona rola mężczyzny i to są takie podziały, powiedziałabym bardzo, dla nas jest w tej chwili archaiczne, ale tam wciąż żywo. Z uwagi na też niezbyt wysokie zarobki, dzieciom bardzo trudno wyprowadzić się z domu. Dziewczyny, córki żyją w domu bardzo długo, przez co gdzieś tam też dosyć późno zaczynają spotykać się z chłopakami, a to najczęściej tak kończy się ślubem. W związku z czym no, to są dosyć takie wciąż tradycyjne obrazki. Oczywiście nie wszędzie i nie zawsze, ale jednak w większości o tym też warto pamiętać. Warto pamiętać, że jeśli wchodzimy do jakiegokolwiek kościoła, klasztoru, zakrywamy głowę, zakrywamy ramiona, oczywiście kolana, bo im Boże też nie mogą być odsłonięte. Jeśli nie mamy ze sobą odpowiedniego stroju, to tam zawsze na wejściu jakaś chusta się znajdzie. Natomiast warto zawsze, nawet jeśli nie ma, to poczekać po prostu na kogoś, kto będzie wychodził, bo nie wypada wejść z odkrytą głową. I to chyba tak z takiego zwiedzania tego, że kraj chrześcijaństwa mimo tak. Jednak mimo wszystko tego się trzymają i uważam, że jest to po prostu wynika to z szacunku też do miejsca i do religii. I bardzo fajnie, tak? I warto po prostu o tym pamiętać i to również szanować. Gruzja, raj na ziemi, tak jak reklamują, to Gruzini zawsze wspominają, jak wygląda. To oczywiście zależy od punktu widzenia, czy tylko wizytujemy Gruzję, czy będziemy w niej mieszkać, bo na pewno te dwa różne punkty widzenia będą tutaj miały duży wpływ na tą opinię. Na pewno jest to wspaniałe miejsce przyrodniczo. Na pewno można tam wspaniale zjeść i spędzić wspaniale czas, poznać fantastycznych ludzi. Ja też jadąc do Gruzji zupełnie nie miałam w planie, że będziemy podróżować całym samochodem pełnym ludzi, a spotkaliśmy się po prostu po drodze w kolejnych miejscach i właściwie wspólnie spędziliśmy cały tydzień i to było fantastyczne. Myślę, że też Gruzja przyciąga takich podróżników, bo to oczywiście akurat w moim przypadku tak się złożyło, że w większości byli to Polacy. Natomiast Gruzja przyciąga takich ludzi, takich też chętnych do tego, żeby wspólnie coś zrobić. Bardzo mi się to zawsze podoba, że w hostelu właśnie zbieramy się zwykle wieczorem, no bo na tym polega też idea takich wspólnych pokoi. I opowiadamy sobie, gdzie będziemy jechać. I nagle się okazuje, że cztery osoby jadą w to samo miejsce, no to dlaczego nie pojechać razem? Zawsze koszty są transportu niższe i tak dalej. Także to jest bardzo fajne i myślę, że to ze względu na ludzi, którzy tam są, Gruzinów, ale również ze względu na ludzi, którzy tam przyjeżdżają. To też przyjeżdża specyficzny rodzaj podróżników, turystów i to też bardzo fajnie później można sobie z nimi wspólnie wyjazd zaplanować. Oczywiście polecam zawsze przyswoić sobie te trzy podstawowe słowa: dzień dobry, dziękuję, na zdrowie. Czyli zawsze tam tak, dokładnie, czyli gamarjoba to jest dzień dobry, gaumarjos na zdrowie i madloba to jest dziękuję. I to zawsze miło, to po pierwsze i zresztą
każdym kraju tak jest, że jak się nauczymy tych kilku prostych słów, to już przełamujemy trochę tę barierę. Tak. Natomiast oczywiście rosyjski, angielski też, szczególnie w takich miejscach częściej odwiedzanych, tak, czyli stolica, właśnie tutaj w regionie Kachetii też już coraz więcej osób przyjeżdża, szczególnie ze względu na wino, bo o tym też warto wspomnieć, że właśnie Kachetia to przede wszystkim wino, przepiękności, wspaniałe. No i im więcej turystów się w danym miejscu pojawia, tym ten angielski, prawda, jest płynnie lepszy, częściej pojawia się i tak dalej. I oczywiście ma to swoje plusy, bo czasami po prostu ciężko się dogadać, jak się ma jakieś tam braki z rosyjskiego, ale z drugiej strony jest to pewna egzotyka i taki wyczyn trochę, żeby jednak w zupełnie innym języku jeszcze się porozumiewać. No i nowe wyzwanie i możliwość nauczenia się kolejnego języka, które na pewno na wschód od polskiej granicy zawsze nam się przyda i będzie mile słyszalny. Dokładnie. I może często też pomóc. Tym moim Państwa gościem była pani Ewa Mielczarek, autorka bloga evitravel.pl, podróżniczka, pasjonatka Gruzji. Dziękuję. Podróże 24. Świat po ludzku. Na koniec zaproszenie na wydarzenie, podczas którego będą mogli Państwo poczuć atmosferę kraju, który dziś odwiedzamy w audycji Świat po ludzku, czyli Gruzji. Na początku przyszłego roku Polskę odwiedzi Narodowy Balet Gruziński Sukaszwili, o którym mówi Andrzej Abdoszyn z agencji koncertowej Pan Koncert. Ludzie, którzy nie mają najmniejszego pojęcia o Gruzji, po przedstawieniu mogą sobie wyobrazić, co to za kraj i naród. Taniec pokazuje natury ludzi, którzy mieszkają w tym malutkim państwie na granicy Europy i Azji. Ze względu na sytuację geopolityczną, Gruzja zawsze miała problem z sąsiadami. Przedstawienie wszystko to obrazuje, a taniec jest zrozumiały dla wszystkich. To jak podróż po Gruzji. Narodowy balet Gruzji Sukaszwili był założony w 1945 roku i stał się pierwszym zawodowym tanecznym ansamblem Gruzji. Został on założony przez Iliko Sukaszwili i Nino Ramiszwili jeszcze 70 lat temu. Balet Sukaszwili składa się z 500 tancerzy i własnej orkiestry, z tym, że w trasę koncertową zwykle wyrusza około 100 osób. Bazuje się na tradycyjnych gruzińskich tańcach. I żeby występy były jeszcze bardziej spektakularne, założyciele stworzyli nowe układy, które oczywiście zanurzone były w folku i połączyli się ze współczesnymi krokami. Choć jest to walec, to jednak różni się od tego, z którym mamy do czynienia w Europie. Jest kilka różnic między gruzińskim baletem a klasycznym. Balet klasyczny znany jest każdemu, a jezioro Łabędzie czy Don Kichot mogą tak samo wyglądać wszędzie na świecie, we Włoszech, Rosji czy Stanach Zjednoczonych. Gruziński balet narodowy powstał 70 lat temu i bazuje na tradycyjnych gruzińskich tancach. Tancerzy występują w trudnych i obciążających fizyczny pozach, na przykład na kolanach. Mężczyźni tańczą też na palcach, tak jak w klasycznym balecie, ale nie używają baletek z usztywnieniem. Mają buty z tak cieniutkiej skóry, że są jak skarpety. Tancerzy używają też broni, meczy, stylety, starcie, bo Gruziny to doświadczeni wojownicy. Przeszłość wielokrotnie musieli bronić kraju przed najeźdźcami. A co zobaczymy w Polsce? W Polsce będzie w tym roku taki klasyczny występ, który zawiera 18 tanecznych i jeden muzyczny numer. Występ trwa prawie 2 godziny, 20-minutową przerwą. Ale w tym roku jeszcze Sukaszwili przygotowali dla Polski specjalny taneczny prezent. Na razie treść tego prezentu jest tajemnicą. Trasa koncertowa zaczyna się 14 lutego w Bydgoszczy i planujemy odwiedzić 14 miast Polski. Poznań, Wrocław, Zabrze, Kraków, Łódź, Warszawa, Toruń, Szczecin, Gdańsk, Lublin, Kielce i kończy się trasa 4 kwietnia w Filharmonii Częstochowskiej. Wszystkie informacje o występach znajdą Państwo na stronie internetowej www.sukaszwili.pl. To już wszystko w dzisiejszej audycji Świat po ludzku, podróże 24. Zachęcam Państwa do pisania o swoich doświadczeniach podróżniczych, które będziemy konfrontować z doświadczeniami podróżników w studiu. Wszelkie opowieści można wysyłać na adres paulina.kozion@polskieradio.pl. Do usłyszenia, Paulina Kozion. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 7 minut zostało do godziny 5. 6 października sąd drugiej instancji ogłosi wyrok w sprawie Marka Tatały, inicjatora akcji Legalnie nad Wisłą. Mieszkaniec Warszawy został ukarany za spożywanie alkoholu na Stołecznym nad Wisłańskim bulwarze.
W jego ocenie niesłusznie. Z Markiem Ciasztery Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. Według nas Browary Wiślane to część pasa drogowego i zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości nie wolno w takim miejscu spożywać alkoholu. Oczywiście za spożywanie alkoholu w tym miejscu grozi niestety mandat karny w wysokości 100 zł. A pan skierował sprawę do sądu, bo... Pana zdaniem? Ponieważ uznaję, że teren nad Wisłem, te bulwary nie mogą być traktowane jako ulica, tym bardziej jako część pasa drogowego. Warto wspomnieć, że w tym pierwszym wniosku do sądu policja stwierdziła, że znajdowałem się na ulicy Wieślarskiej, która jest kilkaset metrów od miejsca zdarzenia, bo to jest najbliższy adres, jaki policja jest w ogóle w stanie podać w tym miejscu. A także no, takim głównym prawnym argumentem, którym się posługiwałem, to argumenty przedstawione w opinii prawnej, jakie zamówiło miasto stołeczne Warszawa, która jasno na kilkudziesięciu stronach pokazywała krok po kroku, dlaczego nadwiślańskie bulwary nie mogą stanowić ulicy. Warto podkreślić, że to jest lewy brzeg Wisły, a mamy też drugi brzeg Wisły, na którym są warszawskie plaże między innymi i tam już alkohol można spożywać, nawet nie polemizuje z tym argumentem policja, ponieważ plaże też nie są wymienione jako miejsce zakazu spożywania alkoholu w ustawie. A my o jakiej ustawie mówimy, na podstawie jakich przepisów? No, główną tutaj podstawą ukarania mnie i próby wręczenia mandatu jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To ustawa z 1982 roku, w której później zachodziły różne zmiany. Ta ustawa reguluje różne obszary spożywania alkoholu, między innymi miejsca, w których nie można spożywać, takie, w których jest ważny interes społeczny, żeby tego nie robić, typu placówki edukacyjne, kościoły, miejsca kultu religijnego, cmentarze, ale też normuje zasady dotyczące sprzedaży alkoholu, a w jednym punkcie, który został już wprowadzony w 2001 roku, wprowadzono taki odgórny zakaz spożywania alkoholu na ulicach, parkach i na placach. Jednocześnie ustawodawca nie pomyślał o zdefiniowaniu tych miejsc w ustawie, co jest takim pierwszym problemem. I tutaj wydaje się naturalne, że należy tych definicji poszukiwać w innych ulicach, w innych ustawach, na przykład o drogach publicznych, czy ustawy, czy także innych dokumentach urzędowych, takich jak rejestr gruntów. No i tutaj jest problem, że te definicje w żaden sposób nie pasują do tego, co widzimy na nadwiślańskich bulwarach. Liczy pan teraz na pozytywny wyrok? Co by to oznaczało? Liczyłem już na pozytywny wyrok przed sądem pierwszej instancji i byłem dosyć zaskoczony argumentacją sądu, który zignorował praktycznie większość argumentów przedstawianych przeze mnie. Te wszystkie właśnie definicje ustawowe, rejestry gruntów, plany zagospodarowania terenu, te akta sprawy mają już ponad 100 stron i naprawdę tych argumentów prawnych po mojej stronie jest bardzo dużo, ale myślę, że dzięki temu, że ten wyrok został odroczony, no to sąd będzie miał czas, żeby się bardzo dobrze zapoznać też z tą całą dokumentacją i liczę na to, że jednak zostanę uniewinniony. Oczywiście to będzie wyrok w mojej jednostkowej sprawie tego, czy ja mogłem tam spożywać alkohol, czy nie. Zresztą przed sądem podkreślałem, że to nie było jakieś przypadkowe zachowanie z mojej strony, że siedziałem tam z piwem i zostałem zatrzymany. Ja świadomie sprawdziłem najpierw przepisy prawa, a później spożywałem alkohol, widząc policję i nie chowając na przykład tego alkoholu, jak robią to osoby, które tam się znajdują. I sąd pierwszej instancji sam nazwał to pewnego rodzaju eksperymentem prawnym, który ja tam przeprowadzałem. Mam nadzieję, że będzie to eksperyment zwycięski i uda się tą sprawę wygrać. Wzbudza ona też duże zainteresowanie osób, dlatego że w weekendy, w piątki, w soboty w tych miejscach spędza czas setki, czy nawet tysiące ludzi i policja i tak nie jest w stanie nad tym zapanować. Wracając do tej sytuacji z ubiegłego roku, czyli rozumiem, że pan
sprawdził wcześniej przepisy i pan doskonale wiedział, że według przepisów na bulwarach, nie ma wymienionych tych bulwarów, więc można tam spożywać alkohol, znaczy nie są one wymienione w ustawie. Jak zareagowali policjanci, bo to jestem ciekawa, bo też słyszałam o tym, że często policjanci sami do końca tych przepisów nie znają. Ta interwencja, która zakończyła się mandatem, to była któraś z kolei interwencji i wcześniejsze no, kończyły się dyskusją, tym, że ja przedstawiałem swoje argumenty i policjanci na pewno z pewnym zaskoczeniem widzieli, że to nie jest osoba, która nie zna prawa, z której można ten mandat swobodnie wypisać, tylko osoba, która stara się przedstawiać im różnego rodzaju merytoryczne argumenty. Więc przy każdej z tych interwencji była dyskusja. No, przy tej ostatniej policjanci postawili na swoim i ten mandat chcieli mi wręczyć, którego nie przyjąłem. To, co jest ważne, to ja szukając właśnie tych przepisów prawnych, sięgnąłem oczywiście do ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a następnie sam zastanawiałem się nad tą definicją ulicy. No i dla mnie było naturalnym, że należy szukać ich w takich ustawach, gdzie ona powszechnie występuje, czyli właśnie na przykład ustawie o drogach publicznych. Czasem przez to, że ta definicja nie pasuje do tych bulwarów, to policja głównie posługiwała się definicją ze słownika języka polskiego, a sąd w swoim orzeczeniu również przytoczył pewne rozporządzenie, załącznik do rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji, który opisuje system informatyczny do nadawania numerów ulicom, więc w ogóle sprawa zupełnie nie związana z alkoholem, czy w ogóle z infrastrukturą miejską i jej cechami. No i to było zaskakujące, że zignorowano rzeczy, do których obywatel, który chciałby sprawdzić nawet te przepisy, naturalnie by sięgnął, to znaczy wpisałby sobie w internecie definicja ustawy, ulicy i wyskakuje mu ta pierwsza definicja ustawowa. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Jest godzina piąta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Borowiec, zapraszam. Tragiczny wypadek na drodze numer 50 w okolicach Mszczonowa na Mazowszu. Podczas manewru wyprzedzania doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wypadku zginęło troje małych dzieci w wieku 6, 9 i 11 lat. 7 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. W wybuchu butli z gazem w mieście Veles Malaga w południowej Andaluzji zostało rannych 77 osób. 4 z nich poważnie, ich życie nie jest zagrożone. Do wypadku doszło w jednej z kawiarni położonej w pobliżu lokalnego centrum wystawowego. Większość poszkodowanych została pokaleczona odłamkami szkła. Jak powiedział miejscowej straży pożarnej komendant, kawałki szkła zostały rozrzucone w promieniu 40 metrów od miejsca zdarzenia. W sumie 57 osób rannych trafiło do szpitali, wśród nich jest 2 policjantów. Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, straży pożarnej i obrony cywilnej. Według informacji hiszpańskiej telewizji lokalnej restauracja została ewakuowana tuż przed eksplozją. Gości zaalarmował jeden z jej pracowników. Będzie nowy projekt w sprawie dopuszczalności aborcji autorstwa senatorów PiS. Przedstawi go w najbliższą środę marszałek Izby Wyższej. Stanisław Karczewski zapowiedział to w rozmowie z informacyjną agencją radiową. Dużo łagodniejsze, bo projekt ten dużo mniej restrykcyjny i ten projekt najprawdopodobniej, albo tą propozycję będziemy chcieli przedstawić w tym tygodniu. Ja myślę, że w środę podczas konferencji przed rozpoczęciem Senatu będę mógł podczas tej konferencji przekazać już szczegóły. Sejm skierował do dalszych prac w komisji obywatelski projekt Komitetu Stop Aborcji. Propozycja przewiduje m.in. całkowitą ochronę życia i kary pozbawienia wolności za przeprowadzenie aborcji. Posłowie odrzucili natomiast w pierwszym czytaniu obywatelski projekt liberalizujący prawo aborcyjne. Tymczasem przed Sejmem odbyła się manifestacja Komitetu Ratujmy Kobiety. Pod hasłem Żarty się skończyły manifestowały środowiska opowiadające się za prawną dopuszczalnością aborcji. Krytykowały skierowanie do dalszych prac parlamentarnych propozycji dotyczącej pełnej ochrony życia. Liderka komitetu Barbara Nowacka zapowiedziała akcję zbierania miliona podpisów pod projektem
liberalizacji uregulowań prawnych. Robimy wszystko, by dyskusja nie tylko Maltaną, Irlandą i Wielkopią, których prawa reprodukcyjne są lub które będą zagrożone przez fanatyków, była chroniona. Partia Razem będzie brała udział w Czarnym Poniedziałku, które i którzy mają zdjęcia urlopu na żądanie, żeby nie pojawić się w pracy, żeby nie pojawić się na ukrywaniu, a nam kobietom nie dadzą święty spokój. Zatrzymamy fanatyków! Papież Franciszek żegna się z Gruzją, w której spędził dwa z Azerbejdżanu. Ojciec Matałka z przesłaniem pokoju i wielokrotnie nawiązywał do idei pokojowego współistnienia kultur. Już w piątek dnia do przedstawicieli gruzińskich władz i korpusu dyplomatycznego apelował o nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W trakcie pielgrzymki do Gruzji Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał wielowiekowe związki wewnątrz z Kościołem katolickim. Na zakończenie wizyty, w Rzymie nazywają swoją ojczyznę, papież podziękował gospodarzom za dobre serce. Słowa podziękowania wypowiedział w miejscu świętym na Gruzinek, nazywanej filarem życia. Franciszek porównał tę historię Gruzji do starożytnej księgi o świętych. Najmniej jednak ta cenna książka mówi o gestach wielkiej otwartości. Gościnne są to wartości bezcenne i zawsze aktualne. W wizycie w Gruzji papież usłyszał także o współczesnych problemach, m.in. o konflikcie z Rosją i okupacji Abchazji i Racie Jastrzębskiej. Polskie Radio. Klęty Czerwonej Wsi w reżyserii Henryka Jureckiego. W dniu 8 festiwalu Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci. Potem medialnym objęło Polskie Radio. Poświęcone jest prezentacji na historii przez film czy reportaże radiowe. Jurecki z wielką radością opowiadał o tragedii żołnierza po zakończeniu II wojny światowej. Jego decyzja o podjęciu aspiracji zakazano na karę śmierci. Karę śmierci Hieronim Bednarski został skazany na zapomnienie i pogardę, co do dziś ma konsekwencje. Wyjaśnia, że dokument ten był film wyjątkowy. Pokazuje ludzi, którzy nazywają bohatera, czyli który nie ma problem. Z kolei najlepszym dokumentem uznało audycję Jolanty Rudnik pod tytułem Komandor, opowiadającą o tragedii komandora Stempitolda. Aresztowany, skazany na karostwo. Wyrok został wykonany przez lata. Jego syn jest pochowany. A dyrektor festiwalu wyróżnił film pod tytułem Majewskiego o legendarnym polskim dywizjonie walczącym w Litogranach. Polskie Radio. Prognoza pogody. W tym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane bez opadów. Na termometrach od 16 stopni na północnym zachodzie do 20 w centrum. Najcieplej na południowym wschodzie 24 stopnie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 7 minut po godzinie 5 w Polskim Radiu 24. Czas na program Rozpruwacz Kulturalny. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, Jakub Moroz. Witam w kolejnym Rozpruwaczu Kulturalnym. Jak co tydzień, dziś okazja, jak sądzę, wyjątkowa. Na ekrany polskich kin wszedł obraz Ostatnia Rodzina. Film, który opowiada o losach rodziny Beksińskich. Zdzisława Beksińskiego, słynnego malarza, wizjonera, artysty, który uznawany jest za jednego z najwybitniejszych malarzy polskich XX wieku, z pewnością drugiej połowy XX wieku. Tomasza Beksińskiego, radiowca, no, pasjonata dobrej muzyki, tak zwykł mówić o sobie syn Zdzisława Beksińskiego. Do tego duetu ojca i syna należy dopisać jeszcze trzecią postać, graną w filmie przez Aleksandrę Konieczną, matkę Tomasza Beksińskiego i żonę Zdzisława, czyli Zofię Beksińską, która w Ostatniej Rodzinie odgrywa także bardzo istotną rolę. Ale o tym, czy jest to biografia filmowa, czy raczej no, rodzaj kina być może społecznego, być może znacznie bardziej uniwersalnego obrazu, który opowiada o psychice ludzkiej, o bardzo złożonych relacjach rodzinnych. Będę dzisiaj rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi studio w Warszawie, pan Artur Liebhardt, dyrektor festiwalu Talks Against Gravity, znawca kina, zwłaszcza dokumentalnego. Dzień dobry. Ale nie tylko, dzień dobry Państwu. Witamy także pana doktora Piotra Kretowskiego, filmoznawcę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który znajduje się w studiu Polskiego Radia w Kielcach. Witam serdecznie. No, może zacznijmy od takiej zwyczajowej recenzji filmu. Ostatnia Rodzina zbierała przez ostatnie
czas szereg pochwał. No, nie jest chyba dla nikogo zagadką, że film ten dostał Złotą Lwę na festiwalu w Gdyni. Oprócz tego kilka nagród aktorskich. No, można powiedzieć triumfy, ponieważ krytyka pojawia się bardzo rzadko i jeśli się pojawia, to głównie nie za sprawą oceny jakości artystycznej tego filmu. Co zatem panowie sądzą o tym obrazie? Jeśli można, ja powiem tak, że czas zweryfikuje ocenę tego filmu. To znaczy, ten film na razie wzbudza zachwyt, ponieważ jest rzeczywiście takim uderzeniem i w obrazie, przede wszystkim w obrazie Beksińskich, także w obrazie tego mikroświata, który w jakimś sensie jest symbolem makroświata życia w blokowisku. Dotyka z pewnością pewnych, bym powiedział, bardzo ważnych elementów i w życiu artystycznej rodziny po prostu, ale i rodziny jako takiej. Natomiast ja zaliczam się jakby do takiej nielicznej grupy recenzentów, którzy, czy po prostu widzów, którzy przyznając wartość temu filmowi, zwłaszcza od strony realizacyjnej, tam jest fenomenalna robota i reżyserska, i oczywiście aktorska. Film też powstał na podstawie doskonałego scenariusza. To jednak ten obraz dla mnie, jak troszkę po projekcji tego filmu, określiłem go mianem freak show. To znaczy, jakby twórcy tego filmu, oni się koncentrują przede wszystkim na tych anomaliach jakby zachowań słowa Beksińskiego, jego syna, w sposób taki bardzo, bardzo zdecydowany, przeciwstawiając temu zachowaniu w jakimś sensie skrajnie egoistycznemu i destrukcyjnemu zachowanie żony i matki Zosi Beksińskiej, która jakby tą swoją miłością, wiarą buduje taką przestrzeń życia jakby dla swoich mężczyzn. Ale jakby takim dla mnie zasadniczym niedociągnięciem tego filmu jest właśnie to, że my obcujemy tylko z tymi sytuacjami takimi jak najbardziej skrajnymi. Oczywiście paradoksalnie okazuje się, że rzeczywiście dzięki tym takiej budowie filmu opartym na właśnie takich krzykach, tak naprawdę krzykach, scenach, my gdzieś tam docieramy do prawdy o tej rodzinie, która była naznaczona właśnie takim dotykiem śmierci, który powodował, że ci ludzie dokonywali też wielkich rzeczy na polu kultury. Jakby tu cytując innego reżysera Roberta Bersona, który powiedział, że nigdy nie możemy dotrzeć do prawdy poprzez prawdę, prawda? Zawsze ta prawda musi być jakoś uwypuklona, zniekształcona poprzez obraz sytuacji, którą się przedstawia, żeby właśnie można było dotrzeć do tej istoty. Ale tu to uwypuklenie wydaje mi się bardzo takie, może nie w całym filmie, ale miejscami rzeczywiście jest jakby przesadzone. I z pewnością ten film jest sam sobie dziełem sztuki filmowej. I oczywiście też jak niektórzy mówią, że to jest ewenement, no to trochę się nie znają na polskim kinie, ponieważ tam ewidentnie twórcy tego filmu nawiązują na przykład gdzieś tam do filmu Koterskiego chociażby, do Domu Wariatów, jego debiutu, albo do jego filmów późniejszych. No, rzeczywiście tym językiem Koterskiego przedstawiają, kładąc nacisk właśnie na takie sytuacje bardziej ekstremalne, właśnie życie autentycznych postaci. I dlatego ja powiem tak, to jest bardzo ciekawy film, udany rzeczywiście, ale to dla mnie nie jest arcydzieło. Arcydziełem jest Wołyń na przykład z Mazowskiego, który jak wiadomo został upomnięty na festiwalu. Niemniej jednak rzeczywiście jest to bardzo ciekawy film i ktoś, kto nie pójdzie na niego do kina, no to straci wiele, że tak wyrażę. Zapewne przez to podkreślenie perwersyjnych cech relacji pomiędzy zwłaszcza Zdzisławem a Tomaszem Beksińskim, z tego właśnie podkreślenia płyną te zarzuty także, które słyszymy z ust przyjaciół rodziny Beksińskiej.
Kwasińskich czy członków rodziny, którzy zarzucają temu obrazowi niewierność. Co Artur Lippert sądzi o filmie Ostatnia Rodzina? To znaczy, ja myślę, że w wielu aspektach zgodzę się ze swoim przedmówcą. Natomiast co do niewierności, to raczej bym tego nie podnosił na tym poziomie oceny filmu, ponieważ wizja reżysera była taka i jakby ona nie musi być wierna jakby rzeczywistości, prawda? Nawet w filmie dokumentalnym prawdę można znaleźć, jak kiedyś powiedział Herzog, w książce telefonicznej, prawda? Natomiast wizja reżyserska jest to, co możemy ocenić, jego realizację. A dzięki temu obrazy filmowe mogą być chyba głębsze. Wystarczy wrócić do poetyki Arystotelesa i tego słynnego rozróżnienia na poezję i historię i jednak znaczącej różnicy pomiędzy tymi dwiema dziedzinami. No właśnie, więc dlatego tych sfer bym tak do siebie nie łączył za bardzo. Natomiast wracając już do samego filmu, przecież młodego reżysera, debiutanta, którego ja pamiętam sprzed 2 lat z debiutu pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Tak, więc ja miałem problemy na początku tego filmu, kiedy go oglądałem. Nawet ja nie jestem zachwycony grą Ogrodnika w tym filmie, a szczególnie w jego pierwszej części. Dawid Ogrodnik, tu powiedzmy tym słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli szansy obejrzeć Ostatniej Rodziny, wciela się w rolę Tomasza Beczyńskiego. Ja myślę, że ta pierwsza część filmu, ten okres tuż po przeprowadzeniu się na warszawski służeb nad Dolinką jest grany zbyt wielką emfazą i tak właśnie jak usłyszeliśmy przed chwilą, tak dosyć spazmatycznie.